Profesor dr Antoni Cieszyński. Profesor dr Władysław Dobrzemicki. Profesor dr Jan Grek. Maria Grekowa. Docent dr Jerzy Grzędzielski. Profesor dr Henryk. Profesor dr... Pożegnałem się z płaczącymi kobietami i wyszedłem pod konwojem na ulicę. Tutaj, w zupełnej ciemności, stał załadowany samochód, wokół którego tłoczyli się gestapowcy. Było dwóch albo trzech cywilnych agentów. Posadzono mnie do samochodu razem z profesorem interny Janem Grekiem. Mieszkał on pod numerem 7, naprzeciw mego mieszkania. Obok posadzono także członka Związku Radzieckich Pisarzy, profesora filologii Tadeusza Boja-Żeleńskiego, którego zabrano z mieszkania profesora Jana Greka. Było około 1 w nocy. Powieźli nas, początkowo trudno było określić dokąd, gdyż ciężarówka była przykryta, zdaje się, brezentem. W końcu samochód zatrzymał się w podwórzu jakiegoś domu. Dopiero w następnym dniu poznałem, że był to budynek domu wychowawczego lub też tak zwana bursa Abrahamowiczów. Samochód rozładowano i poprowadzono nas po schodach na korytarz. W korytarzu stało już od 15 do 20 osób ze spuszczonymi głowami. Faszyści ordynarnie trącali nas z kulbami karabinów i kazali nam stać rzędem, twarzami zwróconymi do ściany. Korytarz i podwórze zapełnione były uzbrojonymi gestapowcami. Zauważyłem wśród nich dwóch lub trzech cywilów. Wydawali się oni agentami lub tłumaczami, ponieważ rozmawiali po ukraińsku. Jeżeli ktokolwiek z zatrzymanych poruszył się lub podniósł głowę, był bity kolbą, a pod jego adresem sypały się doborowe przekleństwa. Liczba więźniów stale wzrastała. Słychać było, jak podjeżdżają nowe samochody. Wkrótce zatrzymanych było 36-40 osób. Staliśmy z opuszczonymi głowami i słychać było, jak przebiegają po korytarzach i schodach urzędnicy gestapo. Otwierały i zamykały się drzwi. Ktoś przebiegł do piwnicy. Prawie każdy przechodzący gestapowiec po zrównaniu się z nami targał nas za włosy lub bił kolbą. Równocześnie w piwnicy bursy słychać było przekleństwa gestapowców, krzyki i wystrzały. Strzegący nas gestapowcy przy każdym wystrzale, widocznie chcąc jeszcze bardziej się nad nami znęcać, głośno przygadywali. Jednego mniej. Profesor dr Stanisław. Inżynier Andrzej Probulski. To były słowa profesora Franciszka Grera, jedynej osoby, która została aresztowana i nie została zamordowana 70 lat temu, dokładnie 4 lipca 1941 roku. O świcie specjalna jednostka policyjna III Rzeszy zamordowała grupę profesorów lwowskich wraz z częścią ich rodzin oraz osobami przebywającymi w mieszkaniu w momencie aresztowania. Witam w studiu pana profesora Wojciecha Wrzesińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego i pana profesora Włodzimierza Bonusiaka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ile to było osób? Bo przygotowując się do tej audycji, widziałem kilka list. W jednych się mówi o 20-22 osobach, a czasem o 40 właśnie 4 lipca zostało zamordowanych. Zależy, czy liczymy samych profesorów, czy też liczymy członków rodzin i osoby, które przebywały w ich domach. No na przykład nauczycielkę języka angielskiego, która powiedziała, jak ją pytali gestapowcy, że ona nie jest służącą i dlatego nie była wypuszczona i została zamordowana. Czyli 23 profesorów jak gdyby, ale ponad 40 osób zostało zamordowanych w tą jedną noc. Poza tym jeszcze były dwie kolejne daty egzekucji i wtedy dodatkowych 5 osób zostało zamordowanych. Czy można jakoś powiązać te trzy grupy? W zasadzie trudno powiedzieć, że były dwa etapy tylko. Dlatego, że mordowanie profesorów lwowskich trwało do końca okupacji. Oczywiście w różnych okolicznościach. No, Piekałkiewicz został zamordowany w Warszawie, Kolbuszewski został zamordowany w Auschwitz. Ale cały czas, głównie w sierpniu jeszcze, trwało mniej więcej 5 osób, zostało też zatrzymanych i nie wiadomo, co się z nimi stało. Głównie już nie z Politechniki, nie z Uniwersytetu, ale z Akademii Handlu Zagranicznego. Na jakiej podstawie byli ci aresztowani? Bo wśród tych osób przeważali lekarze i właśnie profesorowie Politechniki. No więc do tej pory stanowi to zagadkę. Mamy kilka różnych koncepcji co do tego, kto ustalał te listy.
nie potrafiło tego ustalić ani wywiad Armii Krajowej, który oczywiście zajmował się tą sprawą, ani też nie potrafiono ustalić tego po wojnie. Przypomnę, że pierwsze publikacje na ten temat ukazywały się już w latach 60. W pierwszej publikacji oskarżyliśmy o przygotowanie tych list Oberlandera. To był specjalny wysłannik szefa Avery Canarisa, który przebywał wówczas w Lwowie. Kolejne jak gdyby oskarżenia kierowaliśmy pod adresem dowódców jednostek specjalnych SS Schongarda i Krygera. Wszystkie te wskazania nasze zostały odrzucone przez sądy zachodnio-niemieckie, a równocześnie pojawiła się koncepcja, zarówno w Związku Radzieckim ówczesnym, tam Bielajew się zajmował tym, jak i w Polsce, doktor Wilczur, który oskarżał o przygotowanie tych list Ukraińców z frakcji głównie Bandery. A na jakiej podstawie oskarżono właśnie Ukraińców? Dlatego, że była to rzecz dość dziwna. Te grupki SS-manów razem z towarzyszącymi im policjantami z Hilfpolizei wchodziły do domów profesorów, którzy już nie żyli. Były dwa takie wypadki, co wskazywałoby na to, że te listy były przygotowane przed atakiem III Rzeszy na Związek Radziecki. Prawdopodobnie mogły być przygotowane w Krakowie bądź w Krynicy, gdzie były obozy szkoleniowe dla batalionu Nachtigal i batalionu Roland, jednostek ukraińskich, które wspólnie z Niemcami brały udział w pochodzie na Związek Radziecki, a Nachtigal jako pierwszy wszedł do Lwowa. Ja się też spotkałem z taką hipotezą, że być może powstała ta lista w Krakowie i że stworzyli ją studenci, którzy w Krakowie, ukraińscy studenci, którzy w Krakowie studiowali. Jak pan się na tę kwestię zapatruje? Zwracam się do profesora Wrzesińskiego. W świetle tych informacji, które mnie się udało zebrać, to batalion Nachtigal nie brał w ogóle udziału w tej akcji. Nie znaleziono jak dotąd żadnego dokumentu, który by powiedział o przygotowaniach wcześniejszych, ale wszystkie przypuszczenia idą w tym kierunku, że to właśnie ci studenci ukraińscy, którzy byli przed wybuchem wojny w Krakowie, że oni układali tą listę. Znaleźli się na tej liście profesorowie, których już nie było na tym świecie, którzy zmarli, a którzy przed początkiem wojny mieszkali wcześniej na terenach objętych działaniami ukraińskimi. I to jest bardzo poważny argument na rzecz tej tezy, że to wychodziło od studentów ukraińskich, którzy no, nie wiedzieli, jak wygląda sytuacja w tym czasie na terenie Lwowa. Czy można znaleźć jakąś zasadę, według której tę listę sporządzono? Tych pytań jest dużo niewyjaśnionych, ale przy badaniach źródeł niemieckich i źródeł ukraińskich nie znaleziono żadnej zasady, która by w sposób jednoznaczny pozwoliła na określenie tych osób, które znalazły się na tej liście. Stąd są też przypuszczenia, że to jest trochę przypadek, że któryś z profesorów dał się poznać z niedobrej strony tym Ukraińcom jako studentom i że to może też ważyło. I zestawienie tych osób, które się znalazły na tej liście, wskazuje no na raczej takie działania przypadkowe. I z tego chaosu by też wynikała ta sytuacja, że aresztowano również gości, którzy byli wtedy tak, w domach. Tak, no przede wszystkim także i sprawa aresztowania Boja Żeleńskiego. Jego na tej liście nie było, ale był w mieszkaniu profesora Greka i został już tam zatrzymany. Mieliśmy takie sugestie. 18 polskich profesorów w okresie 40 i 41 roku wyjechało do Leningradu na zaproszenie Akademii Nauk Związku Radzieckiego po to, żeby zapoznać się z osiągnięciami nauki radzieckiej. Ale się okazało, że z tych 18 tylko połowy znalazło się na tej liście. Z drugiej strony na łamach sztandaru lwowskiego, Czerwony Sztandar, gazeta polskojęzyczna, która wychodziła w Lwowie, były prezentowane sylwetki profesorów, było to zatytułowane z pracowni uczonych lwowskich i tam było kilkunastu zaprezentowanych Polaków, którzy zajmowali się nauką i również to się nie pokrywało, czyli w jaki sposób powstała ta lista, ostatecznie nie wiemy, no
Część historyków uważa, że to, że znaleźli się tam profesorowie z Politechniki Lwowskiej, to jest wynik właśnie tego, że część tych banderowców, których się o to skarża, między innymi Banderę, studiowała na Politechnice chwilę. Ale równocześnie no, jest cały szereg wątpliwości, przede wszystkim jeżeli chodzi o profesorów medycyny, którzy ponieśli największe straty i trudno by tłumaczyć, dlaczego akurat mordowano medyków. Ja nie potrafiłem w swojej książce na to odpowiedzieć. Jest jedna jeszcze sprawa bardzo ważna. Proszę o tym pamiętać, że wcześniej, nim aresztowano profesurę, tą, którą później zamordowano, został aresztowany profesor Bartel, który został zresztą rozstrzelany wiele dni później. Nie wiedziano, jak się po prostu zachować. Istniały przypuszczenia, że Bartla chciano wykorzystać do działań politycznych, antysowieckich, bo istniały przypuszczenia, że Bartel był desygnowany, że chciano ze strony władz sowieckich, chciano, żeby on objął jakiś wysoki urząd, czy nawet są przypuszczenia, że był wysuwany jako przyszły premier Polski. Bartel odmówił, nie poszedł na tą współpracę, no ale być może, że Niemcy nie wiedzieli o stanowisku Bartla i decyzja o rozstrzelaniu Bartla podobno została bezpośrednio podjęta przez Himmlera. Proszę zwrócić na to uwagę, że aresztowania rozpoczęły się w nocy, a rano już ich rozstrzeliwano. Są przypuszczenia, że po doświadczeniach krakowskich, kiedy w świecie podniósł się wielki szum po aresztowaniu i wywiezieniu profesury krakowskiej, no o wiele liczniejszej, Niemcy nie chcieli pozwolić sobie na jakąkolwiek zwłokę, tylko chcieli od razu podejmować decyzję i postawić kropkę nad i, skończyć. Przy czym to było wyraźne, żeby doprowadzić do zastraszenia tych zwolenników działań niepodległościowych na terenie Lwowa. Profesura lwowska, jeszcze zresztą nawet przed wkroczeniem pierwszych Sowietów do Lwowa, była głęboko zaangażowana w działalności politycznej. Czy można mówić o takim motywie depolonizacyjnym? Oczywiście, że tak. Przypomnijmy sobie tą sławną umowę Hansa Franka. Nie da się opisać, ileśmy mieli zawracania głowy z krakowskimi profesorami. Gdybyśmy sprawę tę załatwili na miejscu, miałaby ona całkiem inny przebieg. Proszę więc panów usilnie, by nie kierowali już panowie nikogo więcej do obozów koncentracyjnych w Rzeszy, lecz podejmowali likwidację na miejscu lub wyznaczali zgodną z przepisami karę. Każdy inny sposób postępowania stanowi obciążenie dla Rzeszy i dodatkowe utrudnienie dla nas. Posługujemy się tutaj całkiem innymi metodami i musimy je stosować nadal. Profesor doktor Kazimierz Wetulani. To było jak gdyby przyzwolenie na to, co w Polsce się odbywało, czyli akcja antyinteligencka, która trwała od marca do maja 1940 roku i to, co później po napaści na Związek Radziecki było realizowane. No, na przykład największym od polskiej inteligencji wcale nie był we Lwowie, tylko w Stanisławowie, gdzie likwidowano głównie nauczycieli, profesorów szkół średnich, gimnazjów, liceów i robił to na dodatek ten sam człowiek, który maczał palce w mordzie profesorów lwowskich. Krieger wówczas w Stanisławowie był wyższym dowódcą SS i policji. No istnieje też tajna notatka Martina Bormana ze spotkania z Hitlerem, w której właśnie jest mowa o tym, że należy polską inteligencję, czy w ogóle polską elitę niszczyć po to, żeby Polacy mieli jednego pana, to znaczy Niemca. Ale ja chciałbym się pana profesora zapytać, dlaczego w takim razie ocalał profesor Franciszek Greer? Bardzo trudno odpowiedzieć. Profesor Greer sam mówi, że on nie wie, czy go uratowała żona, czy to, że kończył studia i był docentem Uniwersytetu Wiedeńskiego, czy to, że mówił doskonale po niemiecku, ale duża część tych profesorów zamordowanych dobrze mówiła po niemiecku. Trudno powiedzieć, jak to było i od kogo to zależało. Ci, którzy go przesłuchiwali po wojnie i prowadzili z nim wywiady, też nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Przykro mi, panie redaktorze. Czy te przesłuchania, które były prowadzone z aresztowanymi, to była tylko formalność, czy rzeczywiście chciano się czegoś dowiedzieć? Całkowita formalność, bo to one trwały kilka minut na każdego i
no trudno, nie wiadomo o czym ich pytano, prawda, bo tylko Greer zostawił swoją informację, prawda, jemu zarzucano, że zdradził Niemczyznę, że wyparł się, on mówił, że był Polakiem i że no oczywiście miał nadzieję na interwencję międzynarodową. Duża część tych profesorów zamordowanych to byli członkowie międzynarodowych towarzystw naukowych, akademii nauk różnych innych krajów. Czyli mogła się powtórzyć sytuacja taka, jak była z profesorami krakowskimi i tutaj nawiązuje do tej mowy Hansa Franka, żeby likwidować ich na miejscu. Czy można w takim razie powiedzieć, że to była taka elita polskich naukowców, ponieważ oni właśnie należeli do tych towarzystw międzynarodowych, czyli rozumiem z tego, że oni cieszyli się takim międzynarodowym uznaniem i szacunkiem? Tak, oczywiście. Tutaj trzeba by było rozważać każde kolejne nazwisko, ale byli to wybitni profesorowie. Część z nich, no dwóch była na emeryturze, profesor Storzek i profesor Ręcki, inni to byli czynni profesorowie działający na Uniwersytecie i na Politechnice z wybitnymi niektórzy osiągnięciami zarówno w naukach humanistycznych, jak i naukach technicznych. Także wiadomo było, że gdyby to się rozniosło, to na pewno interwencje, począwszy od Szwecji, przez Szwajcarów, a skończywszy na Włochach, by miały miejsce. Aresztowaniom towarzyszyły rabunki i też zajęcia mieszkań profesorów. Czy oszacowano, co wówczas zginęło? Dwa mieszkania zostały ograbione całkowicie, profesora Ostrowskiego i profesora Greka, którzy byli uznawani za wybitnych kolekcjonerów, za najwybitniejszych kolekcjonerów prywatnych we Lwowie. I tutaj w przeciwieństwie do innych osób, aresztowano ich łącznie z całą służbą, prawda, mieszkania były zapieczętowane, zostały całkowicie ograbione. Tutaj na marginesie tego rabunku dokonywały bardzo różne, przepraszam za sformułowanie, elementy. No między innymi gubernator dystryktu galicyjskiego, Lasz, został odwołany w styczniu 1942 roku ze swojego stanowiska za to, że właśnie brał udział w rabunku i wyposażył sobie dwie wille we Lwowie, które zarekwirował, w zrabowane rzeczy, no między innymi z mieszkań polskich profesorów, ale również z muzeów i został skierowany do karnej kampanii na froncie zachodnim. Ale to był jedyny taki wypadek ostrego przeciwdziałania. Tymczasem przecież zarówno Himmler, jak i Rosenberg, jak i Bormann, Göring oczywiście, mieli swoje własne grupy, które rabowały w całej Europie. Hitlerowi przyświecał ten cel zrobienia w Lińcu największego muzeum świata, większego od Luwru, a inni grabili dla siebie, mówiąc po prostu. Między innymi dla siebie rabował Holender, Pieter Nicolaas Menten, który znał środowisko profesorów przed wojną. Tak, no on przebywał we Lwowie, prawda, i w polskiej historiografii jest on uznawany za jednego z tych, którzy rabowali właśnie dobytek profesorów lwowskich. Jakby odbywał się sam akt rozstrzeliwania? Było pięciu Ukraińców, i był jeden ich dowódca, SS-man. Są relacje, że byli to przypadkowi funkcjonariusze policji ukraińskiej. Prawdopodobnie nawet jeden z nich odmówił udziału w grupie, która dokonywała egzekucji. Także i on został zabity. Dotarłem do relacji świadków, którzy się przyglądali z daleka egzekucji. Relacje Zofii Nowak-Przygockiej, relacja inżyniera Karola Cieszkowskiego. Krytycznej nocy wstałam jak zwykle do swoich małych dzieci. Szarzało. Jak zwykle też w tych czasach obeszłam okna, patrząc, co się dzieje wokoło. Żyliśmy wtedy w stałym strachu z powodu ciągłych wizyt i rewizji hitlerowców. Uwagę moją zwróciło wzgórze Wuleckie, gdzie był jakiś niezwykły ruch kilku osób, które coś kopały. Zbudziłam rodziców. Zaczęliśmy obserwować, bacząc, by nas nie zauważono. Po pewnym czasie spostrzegliśmy, że ze szczytu wzgórza Wuleckiego, wertepami po lewej stronie, zaczęli schodzić gęsiego ludzie. Widziałam żołnierzy w mundurach niemieckich i kilkunastu cywili. Na końcu szły kobiety, może trzy. Jedna miała na sobie szal, który był dobrze widoczny, bo powiewał. Żołnierze pomagali niektórym osobom zejść. Po zejściu wszystkich na płaszczyznę, gdzie kopano, ustawiono parę osób w szereg. Usłyszeliśmy ciche trzaski, strzałów. Osoby znikały z szeregu. Po pierwszej grupie ustawiono następną.
Wyróżniał się osobnik z siwiutką głową, który przeżegnał się. Na końcu były kobiety. Maria Reimanowa. Dół Rufowa. Zakopano. Profesor dr Stanisław Profesor Ruzik. Doktor Kazimierz Bartel. Porozmawiajmy chwilę o tym, co się działo po egzekucji. Co mówiono pozostałym przy życiu członkom rodziny? Nie mówiono, że nie żyją. Natomiast ci, o których pan wspominał, którzy z pobliskich domów obserwowali akt egzekucji, bali się o tym mówić. I przez wiele dni panowała niewiara w to, że oni zostali zgładzeni. To się później ujawniło. Stopniowo narastała świadomość o dokonanym mordzie. Wspomniał pan o rozkazie Himmlera o zamordowaniu profesora Kazimierza Bartla. Czy te morderstwa pozostałych profesorów były wydawane samowolnie? To znaczy, czy te decyzje pochodziły od Berlina, czy to właściwie podejmowali tylko dowódcy jednostek stacjonujących w Lwowie? Nie mamy żadnych śladów, żeby cokolwiek pochodziło z Berlina, za wyjątkiem tego, że pani premierowa Bartlowa widziała rozkaz zamordowania swojego męża, czy rozstrzelania swojego męża, podpisany przez Himmlera. Takich innych dokumentów w tej sprawie nie ma. 3 czy 4 lata temu, już nie pamiętam, historyk zachodnio-niemiecki opublikował też książkę o zamordowaniu profesorów lwowskich i nie dotarł do żadnych dokumentów. Sądzę, że więc te dokumenty bezprawnie, jeżeli były, to zostały stracone, ale oni nie musieli czekać na rozkaz. Ponieważ przed agresją III Rzeszy na Związek Radziecki Einsatzgruppen, czyli te specjalnie wydzielone oddziały, głównie składające się z Gestapo, ale również i częściowo z Wehrmachtu, zostały wyposażone w ogromne kompetencje. Tutaj wręcz zarówno Hitler, jak i Himmler mówili, że mają się nie cackać, przepraszam, za sformułowanie z nikim, prawda, likwidować przede wszystkim urzędników Związku Radzieckiego, komunistów, Żydów, jeżeli chodzi o Polaków, to przede wszystkim element przywódczy, jak go określali, i tutaj mogli czuć się bezkarni. I faktycznie oni byli bezkarni, ponieważ Schongard został przecież dowódcą Policji, Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Generalnej Gubernatorstwie. Krieger, o którym już wspominałem, został wyższym dowódcą w województwie stanisławowskim, prawda, czyli to był awans. Jak gdyby zostali nagrodzeni za to, że dokonali tego mordu. Oczywiście sami tego nie robili, tylko do tego mieli policjantów i gestapowców mniejszej rangi. Ale wszystkie próby osądzenia ich kończyły się. No, Schongard, jak zapewne pan redaktor wie, został uznany za winnego prześladowania jeńców angielskich i skazany na karę śmierci. Ten wyrok śmierci wykonano w 1948 roku. Wtedy mu nie zarzucano w ogóle udziału w tym mordzie. Krieger przed sądem wyparł się tego, że on się przyznał Landskorońskiej, Karli Landskorońskiej, do udziału w zamordowaniu profesorów lwowskich i sąd zachodnio-niemiecki go uniewinnił. Wówczas dlatego, że został odsunięty od tej funkcji w 1942 roku, prawdopodobnie z powodu doniesienia na niego przez kolejnego gestapowca, Kauczmana, któremu Karla Landskorońska opowiadała o swojej rozmowie z Kriegerem. Podobnie nie udało się osądzić Teodora Oberlendera, twórcy batalionu Nachtigal. No, on był specjalnym wysłannikiem, ale nie wiem, czy to nie było ważniejsze niż gdyby był dowódcą, prawda, tego batalionu, ponieważ specjalny wysłannik Canarisa, jak rozumiemy, spełniał taką funkcję jak gdyby nadzorcy. Do procesu jego doszło w chwili, gdy był ministrem, prawda, w rządzie Republiki Federalnej Niemiec. Sąd go uniewinnił, ponieważ właśnie wykazał, że on nie był dowódcą tej jednostki i że powiadomił o tym, co się działo, admirała Canarisa. Choć wiadomo, sąd udowodnił, że to nie on powiadomił o tym, co się działo u Canarisa, tylko inny tam major, Heim chyba, ile mnie pamięć nie myli. Jedyny skutek to było załamanie jego kariery politycznej, mówiąc po prostu. Nie potrafiliśmy udowodnić mu udziału w tej zbrodni, mimo że w Polsce Drożdżyński, Zaborowski napisali taką książkę, w której jego właśnie oskarżali o przygotowanie i przeprowadzenie mordu profesorów. Czy to wynikało z braku przychylności, zwłaszcza niemieckich sądów, czy z wątłych dowodów, żeby powiązać jakoś konkretne osoby z tą zbrodnią? Raczej to drugie, ale proces był. Dochodzenia prokuratury niemieckiej były prowadzone
przy czym w dużym stopniu także w ten cały proces był zaangażowany Władysław Żeleński. Ja z nim w Paryżu nawet rozmawiałem, ale Jonor rozkładał bezradnie ręce. Według powojennych ustaleń niemieckiego prokuratora von Bellowa z Hamburga w momencie wykonywania tej egzekucji we Lwowie już nie było batalionu Nachtigall, który otrzymał zupełnie inne zadania i był właściwie już poza Lwowem. Po wojnie z tej strony ukraińskiej, czy tam komuś postawiono zarzuty? Nie, nie. No ale oni wykonywali rozkaz. To były te cyngle, jak to się gwarowo mówi. Oni nie byli bezpośrednio zamieszani w wydawanie rozkazów. To nie jest sprawą przypadku to, co się mówi, że ten jeden Ukrainiec został rozstrzelany. My usiłowaliśmy przed kilku laty porozumieć się z historykami lwowskimi w sprawie uzyskania nowych informacji. Oni też nie wiedzieli. My więcej wiedzieliśmy na skutek zbierania tych różnych informacji u nas, na skutek opublikowania wspomnień Karoliny Ranckorońskiej niż oni. Jeszcze jest sprawa zacierania śladów związana z działalnością Sonderkommanda 1005. Tutaj mamy wspomnienia Leona Weliczkera. Groby profesorów zostały ekshumowane, a ich zwłoki zostały spalone. A jak to było z upamiętnieniem tej zbrodni? Wiem, że w 1964 roku odsłonięto pomnik rozstrzelanych profesorów lwowskich, ale na tablicy widniał napis, że to ku czci wszystkich naukowców pomordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej. Czego się władze PRL-u obawiały? Czy takiego resentymentu dotyczącego dawnych kresów? To się łączyło nie tylko z władzami PRL-u, ale i także ze stanowiskiem władz ukraińskich, które bardzo niechętnie widziały, żeby to było powiedziane, że to byli profesorowie polscy. Chciano doprowadzać do zamazania wszelkich tradycji polskich w Lwowie. O godzinie 4 nad ranem usłyszałem strzały od strony wzgórza Wuleckiego. Szarzało wówczas i zaczęło być widno. Na krawędzi wzgórza ujrzałem kilkadziesiąt cywilnych osób stojących w jednym rzędzie, a nieco dalej od nich, na prawo i lewo, stali bardzo szykownie, powiedziałbym elegancko, ubrani oficerowie niemieccy z rewolwerami w ręku. Nie liczyłem tych cywilnych osób, ale oceniałem ich na 40 do 50 osób. W połowie zbocza ujrzałem nad wykopaną jamą cztery cywilne osoby, zwrócone twarzą do zbocza, a plecami do mnie. Za plecami tych osób stali czterej żołnierze niemieccy z karabinami w ręku, a obok nich oficer. Zapewne na słowną komendę tego oficera żołnierze równocześnie strzelili i wszystkie cztery osoby wpadły do jamy. Wówczas sprowadzono z góry ścieżką cztery nowe osoby i cała scena powtórzyła się. Trwało to tak długo, aż wszystkie osoby zostały zastrzelone. Ostatnią osobą rozstrzelaną była kobieta w długiej czarnej sukni. Schodziła ona sama, słaniając się. Gdy przyprowadzono ją nad jamę pełną trupów, zachwiała się, ale oficer podtrzymał ją, żołnierz strzelił i wpadła do jamy. Zapamiętałem, że jeden ze skazańców na ułamek sekundy przed wystrzałem wpadł do jamy. Przypuszczam, że zrobił to celowo, by się ratować. I zaraz po wystrzale wyskoczył z jamy, ale żołnierz strzelił, ten się zachwiał i wpadł do jamy. Po zakończeniu egzekucji koło jamy pozostał pluton egzekucyjny z oficerem. Żołnierze zdjęli płaszcze, zakazali rękawy i zaczęli zasypywać jamę. Robili to początkowo bardzo ostrożnie, ponieważ ziemia dookoła była zbryzgana krwią, którą widziałem w postaci dużych czerwonych plam. Zygmunt Lochon de Adam Mięsowicz. Doktor medycyny profesor dr Tadeusz Ostrowski. Jadwiga Ostrowska. Profesor dr Stanisław Pilat. Profesor dr Stanisław Inżynier Progulski. Andrzej Progulski. Profesor Roman Remski. Doktor medycyny Stanisław Ruf. Profesor dr Stanisław Kazimierz Barczel.